Witam, przedstawiam kierownicę Esculap 30X, która jak widać nadaje się zarówno do zwykłych rowerów, jak i elektrycznych. Występuje w wersji karbonowej i aluminiowej, tak jak ta, w gięciach 12 lub 16 stopniowych, które są dedykowane do konkretnych pozycji jazdy oraz trzech różnych wzniosach. Esculap to niemiecka firma produkująca części i akcesoria rowerowe, kładąca największy nacisk na ergonomię i wygodę. Opisywałem już wcześniej ich chwyty i siodełko, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Teraz przyszedł czas na kierownicę, która przychodzi w najlepiej wykonanym pudełku, z jakim się kiedykolwiek spotkałem. No ale tu chyba innej możliwości nie było, gdyż cena aluminiowej wersji to ponad 400 zł, a karbonowej 900. W środku, oprócz dobrze zabezpieczonej kierownicy, znajdziesz instrukcję obsługi i, co bardzo miłe, pastę montażową. Zacząłem się nad nią zastanawiać, kiedy przez ból nadgarstków złapałem się na tym, że zamiast trzymać kierownicę normalnie, wygodnie mi było kłaść ręce w taki sposób. Tutaj porównanie z moim starym Dartmoorem Lightningiem, który ma mniejsze 8-stopniowe gięcie. Obie kierownice wykonane są z bardzo dobrego stopu aluminium serii 7000, które cechuje duża sztywność. Jeśli potrzebujesz coś, co lepiej tłumi drgania, poszukaj kierownicy z aluminium serii 2014. 30 ma 780 mm szerokości i oczywiście można ją skrócić, w czym pomagają oznaczenia na jej końcach. Występuje tylko w średnicy montażowej 31,8 i jak pytałem producenta, nie planują wersji 35 mm. Waga najwyższej wersji ze wzniosem 45 mm to ponad 340 gram, więc nie należy do najlżejszych, chociaż jej końce są dość mocno wycieniowane. No dobra, z danych technicznych to tyle. A teraz czas na najważniejsze. Czy to magiczne gięcie mi pomogło? Muszę przyznać, że jeździ mi się na niej dużo wygodniej i już nie przekręcam dłoni, ale to tylko mój przypadek. Pamiętaj, że za ból rąk niekoniecznie musi odpowiadać kierownica. Może to równie dobrze być źle ustawione bądź dobrane siodełko, zła pozycja jazdy, chwyty itd. Myślę, że często taniej i lepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego bikefittera, który dokładnie oceni, co będzie Ci pasować i co musisz zmienić, niż kupowanie co chwilę nowego siodełka, kierownicy czy chwytów. No chyba, że to lubisz, jak ja. A, no i pamiętaj, że przy tak dużym gięciu kierownicy reach, czyli zasięg, ulega skróceniu, więc weź to pod uwagę. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!